cześć, rozwiążemy sobie takiego redoksa i sprawdzimy, czy jestem szybszy od twojej nauczycielki lub nauczyciela. Sprawdźmy. Najpierw zaczniemy od zrobienia tego redoksa tak lekko kartą, to poprawimy sobie, prawda? O! W którymś odcinku pokazywałem, jak się robi kreski po chemicznemu, także dobra, zaczynamy. No to wygląda to tak. To przechodzi w to, ponieważ dwutlenek węgla to najbardziej utleniona forma węgla, czyli tlenek węgla 4. Patrzę sobie, ten się zgadza, węgiel się zgadza, nie zgadzają mi się wodory, mamy środowisko kwaśne, więc wpisuję brakujące 2 H+ po tej stronie, a następnie dopisujemy sobie 2 elektrony, ponieważ tutaj nie było nic, a tu mieliśmy ładunek 2+, więc dopisałem 2 minus, żeby się zgadzało. Teraz będziemy mieli redukcję, tam mamy Mn4-, no i przechodzi sobie na Mn2+. Brakujące 4 tleny uzupełniam za pomocą 4 cząsteczek wody, a następnie tutaj wpisuję odpowiednią ilość H+, czyli 8 H+ mamy po prawej stronie i liczymy sobie 8 minus 1, no to jest 7, tu mamy tylko plus 2, no to od 7 do 2 to jest aż 5 elektronów różnicy. No i mnożymy sobie to na krzyż, prawda? No i wpisujemy tutaj współczynniki, czyli tutaj mamy 5, tu będziemy mieli 2, tu mamy 2, tu mamy 5, tu mamy 5, tu mamy 2, 2 razy 8, to jest 16, odjąć 5 razy 2, to jest 10 i 16 minus 10, no to jest 6 oczywiście, no i tutaj mamy 2 razy 4, 8. Byłem szybszy? To wciągniemy tego redoksa za pomocą tego oto banknotu, bo czemu nie? Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Dajcie suba, łapę w górę, polećcie mnie znajomym. Cześć! Znowu zbiera się komitet, odpowiada on za emocje jadowite.